Już dzisiaj ulicami Katowic przejadą zawodnicy Rajdu Śląska, co wiąże się z dużymi utrudnieniami w mieście i zamkniętymi ulicami już od godziny 15. W związku z tym z ruchu zostanie także wyłączony parking w strefie kultury. Rajd i odcinek specjalny w Katowicach rozpocznie się od ulicy Dworcowej. Jeżeli chodzi o trasę katowicką, to 1,5 km. Zawodnicy rozpoczynają na ulicy Moniuszki, tuż przy skręcie w Aleję Korfantego. Następnie udadzą się do ronda, gdzie wjadą w Aleję Roździeńskiego, w ulicę Olimpijską na parkingu, a mają dość spektakularną nawrotkę. Zamknięta zostanie również północna jezdnia Alei Roździeńskiego od ronda Generała Ziętka do skrzyżowania z ulicą Dudy Gracza i Dobrowolskiego oraz południowa od ronda do wyjazdu z ulicy Uniwersyteckiej. Meta zaplanowana jest w okolicach katowickiego Spodka. Każdy, kto będzie chciał zobaczyć samochody, może wybrać się na ulicę Dworcową oraz na ulicę Mariacką. Będzie można zobaczyć i zawodników z rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Cała czołówka przyjechała do nas na rajd. Będzie można sobie z nimi porozmawiać, przybić przysłowiową piątkę. Potem będziemy mogli zobaczyć zawodników z historycznych rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Utrudnienia związane z przejazdem aut ulicami miasta potrwają do godziny 22:00.